sobotę 18 września 2021 roku zmarła Zofia Bielewicz. Aktorka od ponad 70 lat związana ze scenami teatralnymi Opola, Teatrem Jana Kochanowskiego i Teatrem Eko Studio. Urodziła się 19 maja 1928 roku w Warszawie w rodzinie muzycznej. W czasie Powstania Warszawskiego brała udział w koncertach dla powstańców. Zagrała ponad 100 ról teatralnych. Wystąpiła w wielu koncertach muzycznych. Teatr był jej rodziną. Na stałe wpisała się w pejzaż teatralny Opola i Opolszczyzny. Witam Państwa 20 września. Imieniny dziś obchodzą Filipina i Eustachy. Mamy wieczór, godzinę 20. Czas na informacje Ecovision TV. Z budowy centrum przesiadkowego przy dworcu głównym w Opolu zniknęły już żurawie. Roboty przeniosły się do wewnątrz, ale utrudnienia w ruchu ulicznym pozostały. Zamknięcie części ulicy 1 Maja i ulicy Kołłątaja spowodowało duże utrudnienia dla kierowców w okolicy budowy. Do kiedy będą te utrudnienia i czy przewidziana jest zmiana ruchu w okolicy dworca głównego? Najważniejsza zmiana to wypuszczenie ruchu z ulicy Kołłątaja w ulicy Armii Krajowej, która również będzie drogą dwukierunkową, czyli będzie można w Kołłątaja wjechać i wyjechać, to czego nie miało miejsca do tej pory. Ulica 1 Maja zmieni się w ten sposób, że tam trzeba było wymienić wszelkiego rodzaju sieci, kanalizacje, stworzyć nowe chodniki, zatoki autobusowe, więc tutaj te prace cały czas jeszcze trwają. Do momentu, w którym nie skończymy prac na ulicy 1 Maja, nie będzie można przystąpić do pozostałych elementów przebudowy dróg, czyli na ulicy Armii Krajowej i tego włączenia w ulicę Kołłątaja. Więc dopóki nie skończymy tego momentu, wszystko pozostaje po staremu. W momencie, w którym te prace będą zakończone, przejdziemy na ulicę Armii Krajowej w rejon skrzyżowania z ulicą Reymonta. No i też samo to skrzyżowanie z Kołłątaja udrożnimy tak, aby było dwukierunkowe i łączyło się z ulicą Armii Krajowej. Wykonawca nie przejawia żadnych problemów z tą inwestycją. Na początku były drobne kłopoty, ale one w żaden sposób nie wpłynęły na harmonogram prowadzenia prac, więc w połowie przyszłego roku będziemy mogli cieszyć się już w pełni z tego dworca Opole Główne. Trwają Dni Seniora. Dzisiejszy senior to człowiek, któremu nie wystarcza tylko telewizor. Pragnie czegoś więcej. Aktywność dzisiejszych seniorów jest widoczna nie tylko od święta. Korzystają z ofert do twórczego i sportowego spędzania wolnego czasu, których jest naprawdę dużo. Mamy tutaj cykliczną grupę Nordic Walking w naszym Centrum Seniora przy Krakowskiej 32, a w cyklu Dni Seniora, które odbywają się już 23 raz, właśnie prowadzimy zajęcia otwarte dla naszych seniorów. Uczestniczy w nich moja grupa, jak też i mieszkańcy całego naszego miasta. Nasza trasa to wyspa Bolko przez wyspę Pasieka. Tam dochodzimy, rozgrzewka, pokaz instruktorski troszeczkę, czyli informacje o tym, jak dostosować długość kików do siebie, jak też ćwiczyć, jak też rozpocząć zajęcia z właśnie Nordic Walkingu. O to chodzi, żeby rozpropagować ten właśnie rodzaj sportu, tak naprawdę dla wszystkich. Od 10 lat, może 12 nawet, już biegam, a biegam tylko z kijami dlatego, że mam tętnicę nogi, muszę chodzić, lekarz zalecił, a po drugim kondycja, nie chcę siedzieć, mam swoje lata, więc jak usiądę w fotel, to już nie wstanę, a tak to przynajmniej codziennie chodzę na kije. Jak człowiek już jest na tej emeryturze, to każdy myśli, a trzeba siedzieć, nic nie robić. A to nie jest prawdą. Trzeba po prostu korzystać. Korzystać, chodzić, gimnastykować się. To na takie lata najlepsze jest. Już w najbliższą środę w Opolu rozpoczną się międzynarodowe spotkania teatralne Teatr Bez Granic. 22 września o godzinie 19 na Opolskim Rynku nastąpi uroczyste otwarcie festiwalu. W przestrzeni miasta Opola i województwa opolskiego odbędą się spektakle, warsztaty, dyskusje i spotkania z aktorami, reżyserami, twórcami oraz wykłady.
Fajnie byłoby, gdyby te teatry udało się zaprosić międzynarodowe do Opola i żeby one wystąpiły gdzieś w przestrzeni publicznej. Znowu bez napięcia, bez chęci gonienia, bez chęci robienia czegoś największego na świecie. Zapraszamy do Opola teatry, które poruszają się w różnorodnej stylistyce teatralnej. I przez te 5 dni w Opolu myślę, że odbędzie się bardzo dużo ciekawych wydarzeń, różnorodnych, bo będą to i spektakle, i warsztaty, i dyskusje, i spotkania ze specjalistami teatralnymi. Teatr z Włoch, który specjalizuje się w komedii dell'arte, przedstawi spektakl Sztukę maskowania, gdzie z niezwykłą lekkością, w komediowy sposób i we wspaniałym kunszcie artystycznym, teatralnym pokażą naszą ludzką naturę. Spektakl z Bolesławca, wielokrotnie nagradzany na festiwalach ogólnopolskich, przedstawi spektakl o takim wydźwięku mocno społecznym, spektakl poświęcony przemocy wobec kobiet. Festiwal potrwa do 26 września. Na wszystkie spektakle wstęp wolny. W Opolu odbyła się konferencja prasowa poświęcona cyberbezpieczeństwu, skierowana nie tylko do seniorów, ale również do młodzieży. W Opolu odbyła się konferencja prasowa poświęcona cyberbezpieczeństwu. Wszystko w ramach warsztatów organizowanych przez policjantów z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu wspólnie ze specjalistami z Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Uniwersytetu Opolskiego. Szybkość transakcji, wygoda, konkurencyjne ceny powodują, że coraz częściej kupujemy w internecie. Znacie pewnie wiele takich osób, ale czy znacie ich historię? W sklepie internetowym zakupiłam biurko komputerowe. Wpłaciłam pieniądze na konto sprzedającego, lecz do tej pory nie otrzymałam zakupionego towaru. Straciłam 1300 zł. Na portalu internetowym chciałem kupić kosiarkę. Zapłaciłem z góry. Do dzisiaj nie mam kontaktu ani ze sprzedawcą, ani też towaru. Straciłem 1500 zł. Czy macie świadomość tego, że sprzedając w internecie również możecie paść ofiarą oszustów? Chciałam odsprzedać nietrafiony prezent. Wystawiłam na portalu ogłoszeniowym buty. Kupujący skontaktował się ze mną za pomocą komunikatora. Na zdjęciu profilowym była młoda, uśmiechnięta kobieta. To zmieniło moją czujność. Po kilku pytaniach przysłała link, który miał umożliwić szybką zapłatę. Więc podałam dane swojej karty bankomatowej i wtedy uruchomiłam płatną subskrypcję w innym sklepie internetowym. Straciłam 14 800 zł. Wystawiłem w internecie na sprzedaż rowerek dziecięcy. Osoba zainteresowana kupnem skontaktowała się ze mną za pomocą komunikatora. Na zdjęciu profilowym była to mama z dzieckiem na ręku. Po krótkiej wymianie zdań wysłała mi link do szybkiej transakcji, a ja podałem dane swojej karty debetowej. Straciłem w ten sposób 3500 zł. Skala przestępstw przy internetowych transakcjach kupna-sprzedaży z roku na rok rośnie. Aktualnie to ponad 80% wszystkich zgłaszanych nam oszustw. Pamiętajmy o tym, aby nie podawać danych wrażliwych. Numer karty kredytowej bądź numer karty, którą wybieramy pieniądze z bankomatu. 3 lub 4 cyfry numeru znajdującego się na odwrocie tej karty. Data ważności, imię, nazwisko, to wszystko są dane poufne, które powinniśmy w sposób szczególny chronić, a na pewno nie powinniśmy wysyłać takich danych za pomocą komunikatora internetowego osobom prywatnym. Dlatego pamiętajcie, przeprowadzając jakiekolwiek transakcje w internecie, zachowajcie ostrożność. Udostępnij ten film znajomym. Być może dzięki temu nie zostaną oszukani. Dzisiaj rano na punktach wjazdowych i wyjazdowych z autostrady A4 policja przeprowadziła akcję kontroli trzeźwości kierowców. Już od wczesnych godzin porannych prowadzone są wzmożone działania policyjne pod nazwą Trzeźwy poranek na A4. Tylko na opolskim odcinku autostrady do działań zaangażowanych jest aż 12 patroli policyjnych. Policjanci w bezpiecznych miejscach, w punktach poboru opłat, dokonują wzmożonych kontroli trzeźwości zarówno kierowców wjeżdżających, jak i zjeżdżających z autostrady. Celem tych działań jest oczywiście eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierowców oraz osób znajdujących się po alkoholu i czy też podobnie działającego środka. Oraz również akcja ma na celu ograniczenie liczby wypadków z tą grupą uczestników ruchu, ponieważ jak pokazują nasze policyjne statystyki, to właśnie oni generują najtragiczniejsze w skutkach wypadki drogowe. Co warto podkreślić, akcja swoim zasięgiem objęła również autostradę na terenie województwa dolnośląskiego,
śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Jako zarządca dróg krajowych mocno wspieramy tego typu akcje, które mają miejsce dzisiaj, akcje policji, które związane są z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Te dzisiejsze działania skierowane są do tych kierowców, którzy no, na drodze nie powinni byli się znaleźć, ponieważ no, w stanie nietrzeźwości stanowią oni ogromne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. No, smutne statystyki policyjne pokazują, że coraz częściej niestety dochodzi do wypadków z udziałem właśnie osób nietrzeźwych. W trakcie przeprowadzonej akcji skontrolowano ponad 2000 kierowców. Na odcinku opolskim złapano 9 nietrzeźwych kierowców, w tym jednego bez uprawnień do prowadzenia pojazdów. W ubiegłą sobotę odbył się 21. Jarmark Franciszkański. Były występy artystyczne, nie zabrakło tradycyjnych przysmaków, o jak choćby chleba ze smalcem czy franciszkańskich krówek. Każdy, niezależnie od wieku, mógł znaleźć coś dla siebie. Tego roku nowością na jarmarku był pierwszy turniej tenisa stołowego o Puchar Ojca Gwardiana. Inicjatorem był ojciec Florentyn Muszyński, pasjonat właśnie tenisa stołowego. Jeździ na różnego rodzaju rozgrywki i takie dla wszystkich i dla kapłanów. Także on był pomysłodawcą i tym, który przygotował i przeprowadził pierwszą część dzisiejszą dla tej kategorii Open. Próbowaliśmy różnych rzeczy, które miały uatrakcyjnić powiedzmy tę imprezę pod tytułem Jarmark Franciszkański. No i stały się tym właśnie krówki, smalec, kołacz śląski, a także te specyfiki ziołowe, które rozprowadzamy, sprzedajemy na co dzień w naszym sklepiku. Jarmark sam w sobie jest imprezą charytatywną i fundusze pozyskiwane z dochodu przeznaczone są na renowacje, remonty i uświetnianie tego naszego zabytkowego kompleksu kościelno-klasztornego. Jarmark się zakończył i zaczął się nowy tydzień. Przed nami kolejne dni pełne wrażeń, o których powiemy w Ecovision TV. To już wszystko w dzisiejszych informacjach. Ja zapraszam na rozmowę przy oknie, którą poprowadzi Janusz Maćkowiak. No i życzę miłego wieczoru. Dzień dobry Państwu. Opolska Nutrycja ma 75 lat. Gościem rozmowy przy oknie jest Andrzej Drosik, dyrektor zarządzający w firmie. Witam Pana, Panie Dyrektorze. Dzień dobry. W normalnym ludzkim życiu to jest koniec aktywności zawodowej, wiek emerytalny, ale w przypadku firmy, i to firmy produkującej żywność, zdaje się, że otwiera się świetlana przyszłość. Ale nim o tej przyszłości porozmawiamy w drugiej części, to wróćmy jednak do początków. Gdy skończyła się wojna, właśnie w tym samym miejscu, nad Odrą, zakłady produkowały kawę Inkę. Nie wiem, czy pan pamięta, ale na pewno pan pamięta, że to był znakomity prognostyk, znakomita prognoza pogody. Jak czuło się w powietrzu kawę Inkę, to znaczy, że będzie lało. Tak, to prawda. Historia firmy rozpoczęła się w 1946 roku i na początku firma produkowała mieszanki kaw zbożowych. To jeszcze wtedy nie była Inka. Inka była kawą instant, czyli kawą rozpuszczalną i powstała ta linia do jej produkcji w latach 70. ubiegłego wieku. Inka rzeczywiście była takim dosyć popularnym produktem. W tamtych czasach kawa naturalna stanowiła wyjątkowy rarytas, tak była na kartki. Także Inka była jakimś substytutem tejże kawy, już abstrahując od tego, że jako kawa zbożowa była bardzo zdrowa. Tak, pisano wtedy, że w dobie PRL-owskich niedoborów kawy naturalnej, kawa instant stała się produktem kolejkowym, takim, po który ustawiały się całe rodziny. I to do tej kawy, zdaje się, zboże używano i żołędzie podobno. Nie, żołędzi nie używano, natomiast rzeczywiście w skład receptury wchodziło zboże, wchodziła cykoria, wchodził burak. Mhm.
Także te składniki były prażone, następnie robiliśmy ekstrakcję tych wyrobów, czyli inaczej mówiąc, zaparzaliśmy tą kawę, a następnie suszyliśmy ją na wieży rozpyłowej. No i potem rok 50., lata 60., pojawiają się w produkcji zupki w proszku, ryż preparowany, to był ten ryż dmuchany, zdaje się. Tak, nazwana taka popularna nazwa to ryż dmuchany, produkowany na tak zwanych armatkach ryżowych. Mhm. Ryż się nie produkowało. Ryż się strzelało. Strzelało się z armat. Mhm. I przelatujemy bardzo szybko. Lata 90. zdaje się, okres transformacji i pojawia się Bebiko. Już wtedy produkty dla dzieci. Rzeczywiście, no Bebiko tak naprawdę pojawiło się w 75. roku. Była to receptura, pierwsza receptura opracowana przy współpracy z Instytutem Matki i Dziecka. Dedykowana rzeczywiście dla niemowlaków w oparciu o ówczesne osiągnięcia naukowe i wiedzę, jaką wtedy posiadaliśmy. No i to Bebiko jest z nami do dzisiaj. Jest. I pamiętam, że to też był towar deficytowy, bo koledzy z Polski, jak to się powiadało, dzwonili, słuchaj, pojedź, zobacz, czy da się coś załatwić, bo mamy małe dzieci, a Bebiko jest na wagę złota. No do 89 roku w zasadzie w Polsce można było mieć trudność, żeby znaleźć towar, który deficytowym nie był. Także również nasze odżywki były bardzo poszukiwane na rynku. Z Bebika na przykład robiono lody. Te lody włoskie, które kupowaliśmy w automatach, były bardzo często robione właśnie z Bebika. Biznesmeni, przedsiębiorcy wcześniej wykupywali to Bebiko w sklepach a jako, że był to produkt dotowany, paczka Bebiko kosztowała znacznie mniej niż paczka mleka w proszku. Panie dyrektorze, specyfika produkcji dla dzieci, ogromne reżimy, producenci, no gdzie zakłady zaopatrują się w marchewkę, w mleko, to musi być wszystko badane 10 razy. Rzeczywiście jest badane. Mamy bardzo restrykcyjne wymogi jakościowe, bardzo ostre specyfikacje tych wyrobów. Z jednej strony jest to regulowane przez prawo, ale z drugiej strony nasze wewnętrzne koncernowe przepisy są jeszcze bardziej ostre niż te wymagane przez poszczególne kraje, na które produkujemy nasze wyroby. No a wejście do nutrycji osoby postronnej jest praktycznie niemożliwe bez dodatkowych badań, prześwietleń, zwłaszcza teraz w dobie COVID-u. Najpierw trzeba obejrzeć film, no a potem zapoznać się z instrukcją. Dla mnie było dość zaskakujące, kiedy szedłem i właściwie chciałem przejść na skróty, a tam na terenie fabryki są przejścia dla pieszych i wtedy mnie pan skarcił po przejściach, trzymać się barierki po schodach. Nie tak. I dlatego chyba tak wypadków nie ma. To znaczy, z jednej strony dbamy o bezpieczeństwo naszych małych konsumentów poprzez zapewnienie najwyższej jakości naszych wyrobów. Z drugiej strony dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników i gości poprzez ustanowienie pewnych standardów, których chcemy przestrzegać. To chodzenie po schodach z trzymaniem się poręczy jest jednym z tych standardów. Używanie przejść dla pieszych jest drugim z tych standardów. I może wydawać się to zabawne, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że firma produkuje prawie 100 tysięcy ton wyrobów rocznie. Można to sobie przeliczyć na ilość tirów, które przemieszczają się na terenie zakładu codziennie. To są ruchliwe ulice. No właśnie. Gdyby był bałagan, to byłyby wypadki. Opolska Nutrycja ma 75 lat. Piękny wiek. Jedna z niewielu firm, które przeszły swoje, bo przecież burzliwe to były dzieje, okres transformacji, a pozostała na rynku. Do tego elementu w historii powrócimy jutro o godzinie 18:00. Polecam i zapraszam. Andrzej Drosik, dyrektor zarządzający Opolskiej Nutrycji. Na razie bardzo dziękuję. Do zobaczenia i usłyszenia jutro o 18:00, jak powiecie. Dziękuję. Na program zaprasza Imex Piechota, producent Imex Peletu. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego.
Oto jesteśmy świadkami kajakowych zawodów o złote wiosło prezesa przystani. Stan wody w Odrze w okolicach mostu kolejowego średni. Nurt rzeki w normie, zawodnicy rozgrzani. Jedynie wiatr jest niesprzyjający, bo dmucha pod wiosło. Ruszyli. Zawodnicy z numerem 1 i 3 wyraźnie na czele. Pionowo machają wiosłem, co znaczy, że kajaki nabierają prędkości. A tu obserwujemy nawrót. Możemy dokładniej określić wiek zawodników. Dość zróżnicowany. Jedno jest pewne, wszyscy chcą wygrać. A niestety w zawodach o złote wiosło król jest tylko jeden. Na przystani Opolskiego Towarzystwa Kajakowego kibice, sympatycy wyścigów na wodzie. Tu mamy piękny widok na most i w oddali wieżowce przy moście piastowskim. To zdjęcie nasz fotograf zrobił z drzewa, bo dronów jeszcze wtedy nie było. Tu spotykamy panią sędzinę, ale nie zawodów kajakowych, ale meczów piłkarskich kobiet. Ale o tym już w najbliższym kalendarium. Wracamy na Odrę. Tego się obawialiśmy. Gdzie są kajakarze? Czy ten kolos ich przypadkiem nie staranował? Nie, nie! Słychać przez megafon głos pracowników śluzy. Mamy teraz ważne śluzowanie. Barki płyną po węgiel na Śląsk, dodaje. Pchacz Bizon, jak widzimy, daje radę. Wchodzi we wrota śluzy bez problemu. Może dlatego, że ładownie puste. A zza barki wyłania się kto? Piękna blondynka. Jak się uśmiecha do obiektywu, a raczej do Jurka. Krótkie spojrzenie i błyskawiczny start. Wypływa z obiektywu naszego fotoreportera. A to już dwójki bez sternika. Robią nawrót i zaraz ruszą do mety. Tymczasem na brzegu festyn trwa na dobre. Widać dymiącego grilla, czuć zapach pieczonej kiełbaski i oczywiście słychać lejący się do kufla złocisty napój. A na wodzie już po emocjach. Nieważny jest wynik, zajęte miejsce, liczy się czas spędzony na świeżym powietrzu w gronie przyjaciół. Kajaki do hangaru, a zawodnicy na spotkanie z kibicami. Ahoj, kajakowa przygodo! Propozycja relaksu na pokobidowe czasy. Świeże powietrze, mało ludzi, dużo emocji. A więc? Ahoj! Na program zaprosił Imex Piechota, producent ekogroszku Anmag Gold. Nawet w najporządniejszej zagrodzie krowa może okazać się świnią.